założył swoją szkołę biblijną, której nadał nazwę Betel. I zaprosił kogo tam mógł, żeby przyjechali i razem z nim studiowali Biblię, ażeby odnowić swoje życie duchowe. Bowiem jak czytał Dzieje Apostolskie, to czuł, że to, co on przeżywa, a był gorliwym człowiekiem, to, co on przeżywa, to jest jakieś takie miałkie. To jakby no nie ten zapał, nie ta moc, która tam mówi, o czym mówią Dzieje Apostolskie. Po prostu nie ten poziom duchowy chrześcijaństwa. Czegoś mu tam brakowało i próbował razem ze swoimi studentami studiować Biblię, żeby się dowiedzieć, co to jest, to coś. Szkoła mieściła się w miejscowości Topeka w stanie Kansas, czyli południe Stanów Zjednoczonych. Trwały te studia już któryś miesiąc i w grudniu on miał taką konieczność wyjazdu. Gdy wyjeżdżał, zadał na najbliższe 3 dni swoim studentom, ażeby studiowali Biblię, szczególnie, bo już doszli do tego, że tu kluczem do wszystkiego będzie takie stwierdzenie, które pada w Biblii: chrzest w Duchu Świętym. Co to w ogóle jest? Czym to się je? Jak to zrozumieć? Jak to zrobić, żeby to zaistniało w tej rzeczywistości tego prześnego, południowego miasteczka amerykańskiego? I to w domu, który tam był jakimś niedokończonym trochę pałacem, a trochę ruderą. Bo takie miejsce wynajęli sobie, żeby móc tam mieszkać i się uczyć. No i po 3 dniach, gdy wrócił, zaczęli mu składać raporty ci, którzy tam studiowali, i mówią mu: wszystkim tym objawom chrztu w Duchu Świętym zawsze towarzyszył dar języków. To oczywiście była interpretacja trochę na wyrost, bo to nieprawda, ale oni do takiego czegoś doszli, więc musimy w takim razie zrobić coś takiego, żeby zaistniał pomiędzy nami ten dar języków. Kiedy to się działo, w jakich okolicznościach? No, wystudiowali z Biblii, i słusznie, że ci apostołowie, którzy doświadczyli na początku Ducha Świętego, to się po prostu modlili długo. No więc jak w Sylwestra, w noc sylwestrową nie poszli na tańce, tylko zaczęli się modlić. Tak się modlili, modlili, modlili. I co? I nic. Zaczęli trochę być niecierpliwi, ale później ktoś tam jeszcze mówił, ale tam jeszcze... Później przy tych modlitwach o chrzest w Duchu Świętym nakładali na siebie ręce. Może spróbujemy tak. Modlili się, modlili, 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 i w końcu jedna pani zaczęła mówić w językach. 3 stycznia był nowy rok. 1 stycznia 1901 roku. 1 stycznia nowego stulecia. 3 dni później, czy 3 dnia, czyli 3 stycznia, 2 dni później, kolejni doświadczyli tego samego. No i oczywiście zaczęły się wielkie marzenia, ażeby iść i głosić. Poszli nawet na taką pieszą pielgrzymkę z głoszeniem, no i jak już wrócili, to już nie mieli nawet tego domu. A tam, gdzie trafiali, to ich wszędzie odrzucali, bowiem uznali, że to jacyś wariaci. A więc ludzie ich nie przyjęli, ich kościoły ich nie przyjęły, a dom stracili. I się rozpierzchła szkoła, z tym, że Parham później jeszcze głosił w różnych miejscach, i w 1903 roku dojechał do kurortu. Kurort jest dobrym miejscem do głoszenia, wiecie czemu? Co? Dużo czasu mają kuracjusze, tak, ale jeszcze jest inna rzecz, tam jest dużo chorych ludzi. I to była sytuacja, którą Bóg wykorzystał. Pomodlił się nad jedną z osób, która była ślepnącą kobietą. Już tylko widziała na jedno oko i tylko ledwo, ledwo, i ją to oko bardzo bolało. Po modlitwie, którą z nałożeniem rąk przeżyła, gdy ten Charles Parham się za nią modlił, została uzdrowiona. A że babka była bogata, mówi: przyjedź do mnie do domu, do mojej miejscowości. Pojechał do tej miejscowości, do Galena. Znowuż stan Kansas, wracamy, i tam, jak głosił, były kolejne uzdrowienia. Zaraz, prędzej czy trochę później, zainteresowała się tym lokalna prasa, ponieważ uzdrowionych osób doliczyli się 1000. A osób, które przyjęły Jezusa świadomie do swojego życia, doliczyli się 800. Ludzie walili drzwiami i oknami.
wynajęli stary magazyn, ażeby tam głosić, gdy przyszły gorsze warunki atmosferyczne. Niewątpliwie było to ogromne poruszenie i objawy charyzmatyczne wyraźne. Później, jak już Charles Parham ze względu na swoją posługę zgromadził trochę funduszy, to przeniósł się do Houston, trochę większe miasteczko w stanie Teksas, i tam otworzył nową szkołę, gdzie już przychodzili do niego ci, którzy się chcieli szkolić na tych, którzy będą głosić dobrą nowinę o chrzcie w Duchu Świętym. No i trwało to. Jedną z osób, które przybyły, był niejaki William Seymour, czarnoskóry kaznodzieja, metodysta, który też chciał tam usługiwać. Ale Charles Parham stwierdził, że go nie wpuści do szkoły. Wiecie czemu? Bo był czarny. Możecie sobie wyobrazić Stany Zjednoczone początku wieku. I Charles Parham był nie ukrywającym się za bardzo zwolennikiem Ku Klux Klanu. Wiecie, co to było, nie? I go nie wpuścił. Ten stał za drzwiami i tego słuchał, bo nie wpuszczał go do środka, do tego magazynu, do tej szkoły swojej tam nowej, którą otwarł. No ale Seymour, co miał, to otrzymał. Napełniony Duchem Świętym wrócił do siebie i opowiedział, co go spotkało, jakie przeżył ożywienie i co zrobili? Na drugi dzień go nie wpuścili do kościoła. Ale zanim przejdę do opowieści o Seymourze, bo o nim też chcę parę słów powiedzieć, to powiem jeszcze taki element, który jest dosyć istotny, ponieważ to wydarzenie z 1 stycznia 1901 roku ma swoją katolicką interpretację. I ona brzmi następująco. Pod koniec XIX wieku w miejscowości włoskiej Lucca żyła sobie pewna pobożna zakonnica, nazywała się Elena Guerra, później błogosławiona, misjonarka Ducha Świętego, tak ją przezwali. Napisała do papieża Leona XIII, który w tym czasie rządził w kościele, 12 listów, w których nawoływała, żeby odnowił nabożeństwo do Ducha Świętego w kościele, bo on jakiś taki niemrawy, a żeby w ogóle zarządził nowennę do Ducha Świętego. Mówi, tyle nowenn jest w kościele, a ta jedyna, którą czytamy, o której czytamy w Biblii, to nie ma jej. Czyli ta między wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego i nie ma. No i ten papież tak posłusznie tej zakonnicy wprowadzał to wszystko. I 1 stycznia, gdy było jego przemówienie z okazji Nowego Roku, no to zarządził, żeby odśpiewać stary hymn Veni Spiritus, Creator Spiritus, przyjdź Duchu Święty, Stworzycielu. No, i to było 1 stycznia 1901 roku. Czy można te dwa wydarzenia powiązać? Topeka, Kansas, Rzym, Plac Świętego Piotra? Nie wiemy. Ja jako historyk powiem, nie mam źródeł pisanych, żeby to stwierdzić niestety. Ale możemy tak powiązać, prawda? Ciekawe, jak te archiwa tam w niebie wyglądają, co ja tam będę robił, jak pójdę do nieba, to jest naprawdę dla mnie fascynujące. Myślę, że dosyć dużo ciekawych materiałów, nie wiem, czy pisanych, czy wideo tam będzie, które na pewno będą dla mnie inspiracją, żeby prowadzić dalsze badania. W każdym razie, jest taki katolicki pomysł na zrozumienie. Papież się pomodlił, a w Topeka, w Kansas, Duch Święty stąpił i zaczęli mówić innymi językami. 1906 rok. Odrzucony przez swoich, William Seymour przybywa do Los Angeles, gdzie zaczyna głosić. Nie ma gdzie głosić, więc głosi na ulicy. Jedna z osób, która to usłyszała, postanowiła go zaprosić do swojego domu. Rok 1906. Chałupa była stara. A on głosił i modlił się o wylanie Ducha Świętego. 6 kwietnia 1906,
Duch Święty stąpił. Zaczęli śpiewać, cieszyć się, klaskać, tupać, tańczyć, mówić innymi językami. Znowuż jakieś nowe przebudzenie. To przebudzenie Azusa Street trwało przez najbliższe 3 lata. A to już duże miasto, prawda? Bo Los Angeles to już jest duże miasto. I to jest w zasadzie data założycielska dla wszystkich zielonoświątkowców. 6 kwietnia to jest data, od której się wszystko zaczęło. Oni od tego momentu liczą. Przez te 3 lata Azusa Street wysyłało swoich misjonarzy w różne części świata. Przyjeżdżali różni ludzie z różnych stanów, spoza Stanów Zjednoczonych, biedni, bogaci, czarni i biali. Nie każdy biały chciał czarnego słuchać. No i powiem wam, że niestety, ale właśnie podziały polityczne doprowadziły do tego, że po 3 latach Azusa Street się rozpadło. Tak, czyli te problemy polityczne, rasowe doprowadziły do tego, że to się rozpadło. To jest dobra wskazówka dla nas dzisiaj, żeby nam emocje polityczne do głowy nie strzeliły, żeby się nie kłócić w grupach czy gdzieś, tylko politykę zostawiać daleko za drzwiami. Bo to może rozbić wszystko. Tak, tu emocje są większe i bardziej wtedy pamiętamy, że ten jest z tej opcji, a ten z tamtej, niż że obaj należymy do Jezusa. To jest zagrożenie. W przypadku Azusa Street to było ewidentne. Ale w międzyczasie też te misje stamtąd przyjechały do Europy. Wiecie, jaka część Europy była pierwsza, która się spotkała z przebudzeniem zielonoświątkowym? Wschodnia Europa? Nie. Pudło. Nie, pudło. A gdzie tam Polska? Polski nie było w tym czasie. Skandynawia, moi drodzy. Byście pomyśleli? Norwegowie? Zimny klimat. Gdzie tam na ulicach stawać i głosić? Norwegia, Szwecja, później dopiero Wielka Brytania, tak zwane przebudzenie walijskie. Zwróćcie uwagę, że wszystko działo się w biednych, na biednych terenach. To nie był bogaty kościół. To byli biedni. Przebudzenie walijskie. Walia to było miejsce, gdzie były kopalnie. Biedni, prości ludzie, którzy tego doświadczali i przeżywali takie przebudzenie duchowe. Skończmy jednakże z tym pierwszym elementem, bo musimy się zbliżyć do współczesności, nie? A ja muszę dzisiaj skończyć to przemówienie, chociaż o działaniach Ducha Świętego można by mówić i mówić. To jest fascynujące. Jak sobie przygotowywałem to przemówienie, to oczywiście sam się wciągałem i mówię: Panie, daj mi tak przemówić, żeby w czasie tej przemowy stąpił Duch Święty na to nasze zgromadzenie. Amen, tak. Lata 50. i 60. to druga fala przebudzenia zielonoświątkowego, tak zwani neozielonoświątkowcy. I znowuż pewne cechy charakterystyczne najpierw, zanim przejdę do szczegółów. Pierwsza rzecz, ci, którzy doświadczyli Ducha Świętego, nie występowali ze swoich kościołów. Zmiana w porównaniu z tamtym, co było wcześniej. Po drugie, nie odbierali zesłania Ducha Świętego, tak jak to było w przypadku pierwszych zielonoświątkowców, jako oznakę końca dziejów. Bo ci pierwsi zielonoświątkowcy to brali na serio słowa proroka Joela, tak, że u krańca czasów wyleje ducha swego na wszelkie ciało i tam starcy będą, młodzieńcy będą i tak dalej. I że to brali na serio, że to już koniec świata za chwilę. Minęło 50 lat, świat się nie skończył. I ci neozielonoświątkowcy, po pierwsze, nie wychodzili ze swoich kościołów, nie brali tego jako oznaki końca świata. Po trzecie, zdecydowanie pragnęli ożywienia wiary. Była to niewątpliwie odpowiedź na ówczesny, bardzo przeintelektualizowany sposób pojmowania teologii. No i jednocześnie, oprócz tego, że ci ludzie nie odchodzili ze swoich kościołów, czyli można powiedzieć, że różne kościoły chrześcijańskie przeżywały to samo doświadczenie, czyli pierwszy raz było coś takiego, że więcej nas łączy niż dzieli, bo Bóg działa pomimo naszych różnic.
i tego, że my się tak generalnie kłócimy, jak ten fragment z Biblii zinterpretować, czy tak, czy siak, czy jeszcze inaczej, prawda? Bo tych różnych odłamów chrześcijaństwa jest cała masa. To właśnie wtedy też powstało całe mnóstwo wolnych kościołów chrześcijańskich. Ale odnowienie w Duchu Świętym dotarło też do Kościoła katolickiego i jego pierwszym powiewem był... Nie, tam gdzie już były. Sobór Watykański II. Tak. Dzieje apostolskie, ale Sobór Watykański II mam na... Teraz w notatkach mam Sobór Watykański II. No i co to zrobić? Muszę o tym mówić. Sobór Watykański II był autorem takiej konstytucji dogmatycznej o Kościele, która ma tytuł Lumen Gentium i w punkcie 12 po raz pierwszy była mowa o tym, że Kościół, Duch Święty uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również przez dary, które są udzielane każdemu, tak jak ten Duch Święty chce. I są one rozdzielane wiernym wszelkiego stanu, w jednym duchu pewnie. Nie słyszę, ale zdaje się, że to koryferat tam jest do mojego. Ważne jest, że pojawia się w tym dokumencie słowo charyzmat, że Duch Święty działa przez charyzmaty, które przełożeni Kościoła rozeznają i Kościół jest wezwany, żeby tego ducha nie gasić. W każdym razie było to pewne podłoże teoretyczne, bo biskupi niestety nie przeżyli modlitwy w językach zebrani w Watykanie, nie prorokowali, ale wyprodukowali ten dokument, który otwierał drzwi do zaproszenia odnowy charyzmatycznej do Kościoła katolickiego. I rzeczywiście coś takiego się dzieje. Gdzie? W Stanach Zjednoczonych, jak zwykle. Tam zawsze są najlepsi i najpierwsi. Duquesne, University of Duquesne, Uniwersytet Duquesne w Pittsburghu. Słynny weekend lutowy w 1967 roku, tam się wszystko zaczęło, ale to jakby nie jest takie od początku, że ten moment jest jakimś momentem zwrotnym. Wszystko to jakoś nabrzmiewała ta sytuacja. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że dwa uniwersytety były bardzo blisko siebie i współpracowały ze sobą. Właśnie ten Duquesne w Pittsburghu i Notre Dame w South Bend w stanie Indiana. Bliska współpraca nie oznacza, że te dwa uniwersytety ze sobą blisko były położone. 5,5 godziny autostradą, czyli kawałek. No tym niemniej... Ożywienie w tych katolickich uniwersytetach było duże i między innymi rozpropagował się tam taki ruch, który się nazywał Cursillo. Cursillo to jest hiszpański ruch, który w 1944 roku powstał na Majorce, później się przeniósł do Hiszpanii, później do Stanów Zjednoczonych też w latach 50. trafił, z tym, że do 61. roku w zasadzie całe nauczanie ówczesne było po hiszpańsku. Czyli można powiedzieć, że ruch Cursillo był adresowany do latynosów, którzy żyli w Stanach. I dlatego też na południu i na południowym zachodzie głównie był popularny, a dopiero jak przetłumaczyli to na angielski, rozpropagował się także na północy i na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Od 65 roku utworzono centrum takie narodowe tego ruchu, to też w Teksasie. No i między innymi właśnie dwóch profesorów wykładających w Duquesne było uczestnikami tego ruchu. Tam znowuż jest, jakbyśmy cechy charakterystyczne przestudiowali, studium biblijne, małe grupy, modlitwa osobista, modlitwa wspólnotowa. Znamy te klimaty. To jest nasze trochę dziedzictwo, które przejęliśmy w odnowie. W każdym razie dwóch mądrych profesorów. Także jeden był historykiem, także uważajcie. Profesor historii też może coś tam wnieść ciekawego. Drugi był teologiem. I oni bardzo chcieli ożywienia wiary. Modlili się o to. Mocno się na tym koncentrowali. Nie wiedzieli, co zrobić, żeby do tego doszło. W każdym razie
od sierpnia 66 roku była taka wspólna modlitwa między tymi z South Bend i tymi z Duquesne. Cały czas była to modlitwa, która trochę była na ślepo. Nie wiadomo, co mamy robić, żeby ożywić wiarę naszą i naszego kościoła, czyli chociażby na tych uniwersytetach, tak sobie myśleli. W listopadzie 66 roku spotkali się 30 mil na północny zachód od tego uniwersytetu w takim domu rekolekcyjnym, który się nazywał Arka i Gołębica. Gdy się tam modlili, to mówili potem, że przeżyli coś wyjątkowego. Przeżyli obecność chwały Bożej. Próbowano ich się wypytać, a co to znaczy? Jak to opisać? Ale oni wiedzieli, że przeżyli coś nadzwyczajnego. Z listopada 66 roku szukali dalej. Doszli do sytuacji, w której chcieli, już się dowiedzieli, że jest coś takiego jak chrzest w Duchu Świętym i chcieli go przeżyć, ale nie znali nikogo, kto by ich wprowadził w to doświadczenie. I wtedy podpowiedziano im, żeby poszli do takiego domku, który był na wzgórzu i tam takie grono ze 30 osób modli się co piątek wieczorem i ci dwaj profesorowie tam poszli. Poszli i okazało się, że ci, którzy się tam modlą, to nie są katolicy, tylko metodyści. Gospodynią była niejaka Flo Dodge. I ona, jak usłyszała, że przyszli katolicy i chcieliby doświadczyć Ducha Świętego, no to na początku mówi, że nie chciałaby się narzucać. Taka to była spokojna modlitwa. 13 stycznia 67 roku, ale profesorowie napierali. I to, co po takim doświadczeniu mieli, to znowuż poczuliśmy Bożą moc. Ale jak to się objawiało? Coście przeżyli? Nie potrafili wytłumaczyć, ale że przeżyli Bożą moc. Tydzień później znowuż przyszli na to spotkanie i tym razem zaczęli mówić w językach. Tydzień później znowu przyszli na spotkanie. Już nie wszyscy, tam dwoje ich było. Dwóch. I żona jednego z nich, to nowa osoba. Od tej pory bardzo, bardzo wystudiowany profesor stwierdził, że będzie mówić bez kartek. Że będzie bardziej entuzjastyczny w tym, co robi zawodowo. I rzeczywiście otwarł się na Ducha Świętego. Dla studentów było to widoczne. W każdym razie, gdy doświadczyli tego, co doświadczyli, to stwierdzili, że dobrze by się było podzielić tym doświadczeniem. Co zrobili? Zaprosili studentów na rekolekcję. Właśnie ten 17-19 luty 1967 roku, ta sama kaplica tego domu Arka i Gołębica, zima, śnieg, 25 osób jedzie na taki weekend, nie wiedzą za bardzo, co tam się będzie działo. Profesorowie też nie wiedzą, ale jadą na to. Piątek, temat był jeden, 4 pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich. To będziemy studiować. A oprócz tego, jako zadanie domowe, każdy z uczestników otrzymał, żeby przeczytać książkę Davida Wilkersona Miecz i sztylet. Czytaliście to? Kto czytał? Ręka do góry. Dużo ludzi czytało, ale kto nie czytał, niech przeczyta. Mówię wam, to jest świetna książka. Miecz i sztylet. Przeczytali. Krzyż i sztylet. Nie miecz, dobra. Ogniem i mieczem to było co innego. Inna książka. Krzyż i sztylet. Studiowali więc, studiowali. Piątek przeszedł jakoś tak w miarę bezboleśnie, ale w sobotę rano było nauczanie o drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, a drugi rozdział Dziejów Apostolskich to jest zesłanie Ducha Świętego. Studiują, a na koniec nauczania świadectwo miała pewna kobieta, która przyjechała z zewnątrz. To była jedna z tych z Chapel Hill, z tego domu, w którym się ci profesorowie modlili, tam metodystka, która opowiedziała o swoim doświadczeniu Ducha Świętego. Przyjęte to zostało przez niektórych entuzjastycznie, przez niektórych nie, bo pierwsze, kobieta będzie nas nauczać, po drugie, niekatoliczka. W każdym razie nauczanie się odbyło, nic się wielkiego nie wydarzyło w czasie tego nauczania, ale wieczór nastąpił. Wieczorem miała być impreza urodzinowa dwojga uczestników tych rekolekcji, z tym, że nie mogli się ci ludzie zebrać, tak jak opisują później. Chodzili z góry na dół, w prawo, w lewo. W końcu
niektórzy trafili do kaplicy, a tam się zaczęło coś dziać. Znaczy doświadczenie tych ludzi, którzy tam byli, wchodzili do tej kaplicy, było takie, że nie potrafili tego opowiedzieć, ale chodziło o coś nadzwyczajnego. Doświadczenie takiej bliskiej obecności Boga, jakie jeszcze nie przeżyli w życiu. Co prawda każdą sesję w czasie tych rekolekcji rozpoczynali od modlitwy do Ducha Świętego, ale nie spodziewali się tego, co tam przeżyli. Różnie, każdy inaczej przeżywał. Jeden się położył, drugi klęczał, trzeci się śmiał, inny nie mógł przestać chodzić. Ale w każdym razie ci, którzy weszli do tej kaplicy, ktokolwiek by to nie był, bo nie wszyscy tam weszli tego wieczoru z tych uczestników, przeżywał coś nadzwyczajnego. I to coś nadzwyczajnego później zostało zakończone wspólną modlitwą. Dopiero kapelan ich rozgonił spać, mówił, trzecia godzina, idźcie już spać. W ogóle o mało co do tego wieczornego spotkania w kaplicy, którego nikt nie przygotował, by nie doszło, bo była awaria wody w tym budynku i chcieli ich gospodarze domu wysłać do domu. Jak tu bez ciepłej, w ogóle bez wody, zimą wytrzymać w takim domu rekolekcyjnym. Chcieli ich wyrzucić z tego domu. Ale oni się pomodlili i woda się odblokowała i zaczęła lecieć. I nie wyrzucili ich. Także to były pierwsze jakieś takie doświadczenie, no, na masową skalę, bo 20 parę osób w Kościele katolickim, które przeżywa chrzest w Duchu Świętym. 4 marca jeden z tych profesorów pojechał na ten drugi uniwersytet, żeby podzielić się radosną nowiną. Tam przeżyło modlitwę o chrzest w Duchu Świętym kolejne 8 osób. Tydzień później, 11 dni później, 15 marca kolejni ludzie są omadlani. Za niektórych modlą się katolicy, za niektórych protestanci. Efekt jest ten sam, wstępuje Duch Święty. Dalej już poszło szybciej w Kościele. Wieść o nowym zesłaniu Ducha Świętego docierała do nowych krajów. Jak patrzę na zegarek, to mam jeszcze 6 minut chyba, to muszę kończyć. No więc dojechaliśmy do Polski. Do Polski też dotarło, ale to dopiero 75 rok. 75 rok jest momentem przełomowym, mi się wydaje. I to taka, wiecie, 75 rok, rzeczywistość gierkowska, prześna. Z propagandy sukcesu zjeżdżamy, życie staje się coraz bardziej szare. Dzisiaj żeśmy jadąc tutaj wspominali z Ingą, jakie to były piękne czasy, prawda? Kolejki po papier toaletowy. Dzielili po 2 rolki. I w tej rzeczywistości polskiej są osoby, które chcą odnowić życie duchowe Kościoła i to są 3 takie osoby. To jest przede wszystkim ksiądz Franciszek Blachnicki, czyli ten, który zakłada oazę, Ruch Światło Życie. W 75 roku ogłosił, że letnie oazy będą pod hasłem Odnowa w Duchu Świętym. I rzeczywiście tam przy takiej okazji w Murza Sichlu w lipcu 75 roku na grono 10 osób, młodych ludzi, którzy są w przerwie między turnusem a turnusem, spływa Duch Święty. Przeżywają coś, czego też nie potrafią ogarnąć słowami. W każdym razie, jak przeżyli, a działo się to tak, no, ni stąd, ni zowąd. Po prostu siedzieli zmęczeni po jednym turnusie, przygotować mieli drugi turnus. W międzyczasie jeden z nich mówi, że ostatnio mu zmarł tata i jest smutnym człowiekiem. Zaczęli go pocieszać, ale nic to nie dawało. I w końcu jeden wpadł na pomysł, a może się za ciebie pomodlimy. I od tego się zaczęło. Wstępuje Duch Święty. I lecą do księdza, żeby mu powiedzieć, księże, stało się to i to, było po północy, żeby nie było. Ksiądz jaki był, zachwycony? Nie za bardzo. Powiedział, że pasterki mnie odprawi, niech sobie idą pospać. Polecieli do innego księdza i ten stwierdził, a coś się wydarzyło. Ksiądz Giertuga postanowił odprawić dla nich mszę świętą, która trwała do świtu. I rzeczywiście to było takie pierwsze doświadczenie chrztu w Duchu Świętym u nas, w Kościele, ale oprócz tego mamy inne jakby kanały działania Ducha Świętego. Ksiądz Marian Piątkowski z Poznania wylądował na takiej charyzmatycznej konferencji w Rzymie w 75 roku. Gdy przyjechał,
z takiego dosyć sztywnego księdza z Poznania. Sam jestem wielkopolaninem, nie z pochodzenia, to wiemy, jak można być sztywnym. No, stał się głosicielem chrztu w Duchu Świętym, no po prostu. Nowe doświadczenie, które sprawiło, że był radosnym kapłanem, a wcześniej śmiali się z niego, że jest sztywny i poważny. I trzecia osoba, o której by trzeba wspomnieć przy tej okazji, to był ksiądz Stanisław Nagi, zrobiony przez Jana Pawła II już jako starszy 90-latek kardynałem Kościoła katolickiego, wykładowca KUL-u, który zdecydował się, że zawsze się na KUL-u odbywał tak zwany tydzień eklezjologiczny jesienią w październiku, że w takim razie zrobimy o tych nowych poruszeniach charyzmatycznych w Kościele temat. I na jednego z mówców zaprosił ojca Alberto de Monleona z Francji Dominikanina, który no, też był człowiekiem odnowionym w Duchu Świętym i przyjął to zaproszenie. I jadąc do Lublina, w międzyczasie był we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawa, za poszczególne osoby się modlił, które otrzymywały Ducha Świętego. Młode najczęściej to były panie, studentki. W pokoiku gdzieś tam była modlitwa i działo się w życiu tych osób coś nowego, na co one nawet nie za bardzo były teoretycznie przygotowane. No w każdym razie tydzień eklezjologiczny się odbył w Lublinie w październiku 75 roku, między 21 a 25 października, i w tym czasie żadnych przejawów nadzwyczajnych działania Ducha Świętego nie było. Ale odbyło się pierwsze oficjalne nabożeństwo charyzmatyczne na KUL-u w Lublinie. Pomodlili się i poszli, nie? Rok później podobny temat. Znowu de Monleon przyjechał i tym razem, przepraszam, nie Monleon, inni byli goście, z Ikro przyjechali, z Ikro, czyli z tego, co było przed Ikres. I zrobili właśnie jesienią 76 roku spotkanie modlitewne, na którym już kilkanaście osób przeżyło chrzest w Duchu Świętym. Bardzo mocne wydarzenie, które już później zostało przeniesione w różne miejsca Polski, bo to byli ludzie z różnych części Polski. I to w zasadzie sprawiło, że i w ramach oazy, i poza nią rozpoczęły się spotkania modlitewne, które się charakteryzowały tym samym, co było u początków odnowy na świecie. Głód modlitwy, chęć modlitwy wspólnotowej, zamiłowanie do Biblii, większy entuzjazm wiary, lepsze rozumienie Kościoła i w ogóle sakramentów. Wszystko to, jak wspomina jeden z moich znajomych księży, który był wtedy nastolatkiem, to mówi tak: nie wiem, jak to nazwać, ale wtedy oczekiwania były ogromne. Oczekiwania były ogromne, a w powietrzu się czuło, że coś wisi w powietrzu, że coś się za chwilę wydarzy, coś, czego nie potrafili nazwać, ale bardzo na to czekali i prowokowali. Gdzie się tylko zebrali we dwóch albo trzech, to zaczynali się modlić. No i się działo. I się działo. W 77 roku w lutym doszło do pierwszego spotkania osób z różnych grup modlitewnych z Polski w Izabelinie w lutym tegoż roku i to był początek koordynacji ogólnokrajowej. A ci, którzy są dzisiaj, prezentowali się tutaj jako rada, to kolejne pokolenie. Kolejne pokolenie. No i teraz pytanie. Czy wy macie takie pragnienia, żeby dzisiaj Duch Święty tak stąpił? Żeby stało się coś nowego. Macie takie pragnienia? No jak żeście przyjechali, to pewnie chcecie. Zwykle Duch Święty dawał się sprowokować. Gdybyśmy popatrzyli na punkty wspólne wszystkich tych wydarzeń, o których mówiłem. Ludzie, którzy na to przyjechali, znaczy na to liczyli, przede wszystkim bardzo czegoś pragnęli, jakiegoś ożywienia, także swojej posługi. Ożywienia swojej wiary, swojej posługi. Po drugie,
byli wręcz niezadowoleni z tego, co jest obecnie. Nie dlatego, że im się inni nie podobali, tylko ich własna posługa wydawała im się taka miałka. Jeżeli macie takie doświadczenie w sobie, że czujecie się słabi, że czujecie, że wasza posługa jest miałka i nie przynosi owoców, które mogłaby przynosić, to jesteście na najlepszej drodze, żeby na tym kongresie przeżyć coś nadzwyczajnego. Pamiętajmy, że Duch Święty daje jedność, dał jedność nawet między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, które w wiekach poprzednich się zabijały, żeby pokazać, że nasza wiara jest prawdziwa. A później potrafili się razem modlić. To jest kolejna cecha charakterystyczna. Zegar pokazuje, że muszę kończyć. Amen! Nikt nie chce przejąć mikrofonu, to może jeszcze coś powiem, nie wiem. Idzie ksiądz Sławek, to już nie mogę. To zapraszam, powstańmy. Słuchać o Duchu Świętym jest czymś godnym i sprawiedliwym i dobrym, ale najważniejsze, żebyśmy otwierali na Niego nasze serca. Otwierali nasz umysł, otwierali nasze ciało. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że Ty ożywiasz Kościół. Już od wielu lat, od samego początku jesteś duszą tego Kościoła. Dziękujemy Ci, że w naszych czasach chcesz przychodzić do Kościoła katolickiego, protestanckiego, prawosławnego, do wszystkich wyznań. Dzięki Ci, Duchu Święty, że przychodzisz teraz do naszego Kościoła i też do odnowy w Duchu Świętym, aby stała się tym zaczynem, który promieniuje na cały Kościół. Więc teraz prosimy Cię, byś wypełniał nasze serca. Teraz tu, jak jesteśmy zgromadzeni, ten czas, który mamy od Ciebie. Duchu Święty, przychodź i spraw, abyśmy przyjęli Twoją moc, Twoją łaskę, Twoje dary, Twoje charyzmaty, abyśmy się stali pneumatikoi, napełnieni Tobą, żyjący w Tobie, przez Ciebie, abyśmy też w Tobie zamieszkali. Przyjdź, Duchu Święty. Niech odnowa w Duchu Świętym, tak jak papież Franciszek to rozeznaje teraz, stanie się solą dla całego Kościoła, żeby każdy chrześcijanin, który zna Boga przez sakramenty święte, odnowił się głęboko, aby się zjednoczył w tej miłości, stał się świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Przyjdź, Duchu Święty, i ożywiaj nasze serca tu i teraz. Tu i teraz, abyśmy przyjęli Twoją moc i tę moc zanieśli do naszych rodzin, miejsc pracy, do naszych wspólnot. Przyjdź, Duchu Święty. Pan przychodzi do nas teraz z takim słowem: nie bój się, Syjonie, niech nie słabną Twe ręce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz On zbawi. Uniesie się weselem nad Tobą, odnowi swą miłość. Wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Amen. Chcemy teraz za chwilkę wznosić te ręce w górę. Przyjmij jeszcze jedno słowo. Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, w pełni wdzięczności. Amen. Bo za chwilkę będą adresy sigla wyświetlone. Wznieśmy teraz nasze ręce i módlmy się, aby przychodził do nas Duch Święty, abyśmy zakorzenili się w Chrystusie i wzrastali w wierze, prawdziwie stali się świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Ojcze, obmyj mnie, Ojcze, obmyj.
Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, i niech spadnie deszcz, i niech spadnie deszcz, błogosławieństwych, błogosławieństwych. Ojcze, obmyj mnie, Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, niech Twój Święty. Duchu Święty Duch, dziś przenika mnie, dziś przenika mnie, i niech zawsze już, i niech zawsze już gości w duszy mej, gości w duszy mej, i niech spadnie deszcz, niech spadnie deszcz, błogosławieństwych, błogosławieństwych. Ojcze, zakorzenieniem w Chrystusie, o moc dla nas, o moc wszystkich katolików, o moc dla wszystkich chrześcijan, aby się zwrócili do siebie sercem, aby byli jedno w Chrystusie, aby głosili jedną Ewangelię całemu światu. Tak, Duch Święty, przychodź do nas teraz. Duch Święty, zjednoż nas. Zjednoż nasze serca z sercem Jezusa. Zjednoż nasze serca z sercem Ojca. Duch Święty, zjednoż nasze serca z sercem Maryi, abyśmy byli jednym ciałem, żywym organizmem, głoszącym nowe życie w Chrystusie. Podziękujmy raz jeszcze Darkowi oklaskami. Pokuszę. I przywitajmy, chyba można tak powiedzieć, głównych gości naszego spotkania. Doktor Johannes Hartl z Niemiec już przyjechał do nas. Przywitajmy go serdecznie. Za chwilkę po przerwie wygłosi nauczanie. I przywitajmy Michel Moran. Wiecie, ja nie jestem biegły w angielskim, ale mogę powiedzieć welcome to Częstochowa. Ogłoszę. Słuchajcie, przed nami przerwa 30-minutowa, czyli o godzinie 17 startujemy, dobra? Czyli spotykamy się za 2:17 na swoich miejscach. Zachęcamy was, to jeszcze nie jest przerwa kolacyjna, jeszcze o kolacyjnej powiemy wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. A teraz zachęcamy was do korzystania z wydawnic, które już na korytarzu się rozstawiły. A szczególnie polecam wam stoisko Diakonii Małżeńskiej Odnowa Rodziną, które jest po mojej lewej stronie. Tam można się dowiedzieć coś więcej o rekolekcjach wakacyjnych i w ogóle o działaniu tej diakonii. Gdyby ktoś chciał, zapraszamy serdecznie. Takie plakaciki też można tam zdobyć i mniejsze ulotki. Do zobaczenia za 2:17.